Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Cześć, tu Jola z kanału Etoto TV. A to nasz pierwszy odcinek piłkarskiego quizu pod napięciem Ekstra, w którym będziemy wyjaśniać ciekawe zagadnienia z naszego flagowego programu. Pamiętacie, jak w 5. odcinku quizu Mateusz Borek się zezłościł? Przepraszam, no dałem wam punkt, Montreal. Komputer sprawdza. Au! Odpowiedź prawidłowa brzmi Montreal Impact. To jest... Nie. No, a co, komputer zdecydował. Ja tym bardziej. Skoro Mateusz Borek zna wszystkie kluby MLS, to teraz czas na was, byście poznali kilka informacji o tej kanadyjskiej drużynie. Pełna nazwa klubu to Montreal Impact Football Club w języku angielskim. Natomiast w języku francuskim Impact du Montréal. Chyba dobrze powiedziałam. A jak nie, to niech Tomek Smokowski mnie poprawi. Właścicielem klubu jest Joel Saputo, kanadyjski przedsiębiorca, który zajmuje się rodzinną firmą produkującą głównie produkty mleczne. Co ciekawe, Saputo jest także prezesem włoskiego klubu Bologna. Co ma wspólnego Kanadyjczyk i włoski klub? Otóż korzenie. Ojciec Saputo, Emmanuel, wyemigrował z Sycylii do Kanady w latach 50. ubiegłego wieku, a następnie zbudował swoje biznesowe imperium. Mimo to nadal związani są z Włochami. I jak na Włochów przystało, produkują także... Moi drodzy, ponczusie. Nie, Michale, sosy do spaghetti. Teraz troszkę historii. Kanadyjski klub o nazwie Montreal Impact został założony przez rodzinę Saputo w 1992 roku. Wtedy drużyna grała w USL, czyli United Soccer League, a następnie w NASL, North American Soccer League, na drugim poziomie rozgrywkowym. Następnie, w 2010 roku, właściciel klubu dostał pozwolenie na grę Montrealu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nie było to takie łatwe. Rozmowy i negocjacje trwały 2 lata. Po załatwieniu wszelkich formalności i wpłaceniu odpowiedniej kwoty, tak to działa w MLS. Kluby są franczyzami ligi zarządzanymi na poziomie centralnym. Montreal Impact rozpoczął grę w Major Soccer League w 2012 roku. Tym samym Montreal Impact został 3. kanadyjską drużyną grającą w MLS. Wcześniej do ligi dołączyły Toronto FC i Vancouver Whitecaps. Po przejściu do MLS drużyna trenuje na Stade Saputo. Obiekt został oddany do użytku w 2008 roku, a następnie go powiększano. Obecnie pomieści niemal 21 tysięcy widzów, co czyni go 2. największym stadionem piłkarskim w Kanadzie. Pierwszy to stadion w Toronto. Co ciekawe, przed zmianami i modernizacją na obiekcie miały miejsce treningi do niektórych konkurencji Igrzysk Olimpijskich odbywających się w Montrealu w 1976 roku. Montreal Impact 3-krotnie wygrywał Mistrzostwo Ligi USL. 9 razy wznosili Voyageurs Cup, Krajowy Puchar Kanady. Jeden z największych sukcesów klubu miał miejsce w 2015 roku, kiedy Montreal dotarł do finału Ligi Mistrzów CONCACAF jako pierwsza kanadyjska drużyna. Niestety, przegrali z doświadczonym i najbardziej utytułowanym w tych rozgrywkach meksykańskim klubem America. Z najbardziej znanych piłkarzy grających w Montrealu Impact można wymienić oczywiście Didiera Drogbę. Z kolei Balu Tabla to pierwszy wychowanek Akademii Montrealu Impact, który przeszedł do FC Barcelony. Mamy też polski akcent. W Montrealu Impact grał Polak Krzysztof Król. I ostatnia informacja. Na obiektach Montrealu Impact przed sezonem 2019-2020 trenował Real Madryt. A Real Madryt to oczywiście ulubiona drużyna Mateusza Borka. I to wszystko o Montrealu Impact. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że ten film zobaczy Mateusz Borek i już będzie wiedział więcej o tej wspaniałej kanadyjskiej drużynie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o nie tylko Montrealu Impact, ale także o innych piłkarskich historiach z naszego piłkarskiego quizu pod napięciem, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Oczywiście zostawcie suba, kliknijcie dzwoneczek, łapki w górę. I cóż, to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!